Okej, okay, oglądamy Skibidi Toilet 72 part 2, ale z paskami zdrowia. Lecimy. Speedar round, ciekawe. Tu będzie epicka walka. Zresztą zastanawiam się, słuchajcie, czy... No powinien już, przecieki powinny być. Powinny już być przecieki, tak swoją drogą, jeżeli chodzi o Skibidi Toilet 72 part 2 oryginał, więc... Zastanawiające jest to, czy Boom znowu nas nie oszukał i nie będziemy mieli po 15 dniach odcinka. To będzie trochę słabe, nie? Jest i walka, paski zdrowia, patrzcie jak tu... A ja to zakrywam. Co nie mówicie? Dobra. To była fajna walka, Speedar Round zrobił ją, myślę, że kozacko, tylko ten G-Man inaczej wygląda niż pierwowzór, nie? Jest taki bardziej gładki na twarzy. Maseczki pewnie jakieś stosuje. No bo co innego. No i się tutaj ci tytani pojawią potem, nie? To będzie epicka walka. Wiecie co, jedni z widzów właśnie powiedzieli, że to jest bez sensu i on powinien tymi laserami nie strzelać w jednym kierunku, tylko w losowych kierunkach. To większa szansa na trafienie, nie? Tej astrotoalety. Ale nie zgadzam się trochę z tym paskiem astrotoalety, bo raczej on jest mega wytrzymały, nie? Co jest? Kto go tak zaatakował? Ty, ale dostał. Od kogo to? A, od tego generała. I tu jest sojusz G-Mana z tytanami, nie? Dość ciekawa opcja będzie. Sprawiedliwość jest nasza, czy coś takiego, nie? Jest i cała impreza, tytani się pojawili, nie? Nie mogę się doczekać części trzeciej albo 73, nie? To było spoko, naprawdę. Pod tym względem to... A tu też jest Spider. Co to jest? A to były chyba te wcześniejsze odcinki, jeżeli się nie mylę, nie? Ale powiem wam szczerze, że tutaj pod tym względem, no będziemy czekać jeszcze trochę na tego Booma. Tak mi się wydaje. Słuchajcie, on nigdy chyba już dawno nie zrobił odcinka, że po 7 dniach jest odcinek. Bo tak naprawdę my czekamy ile? Zaraz to sprawdzę, prawda? Zaraz sobie sprawdzimy, niech to leci w tle. Boom, prawda? No i patrzcie, odcinek był 6 dni temu. Odcinek był 6 dni temu, 20 marca. Mamy teraz 27, czyli 7 dzień mija. I teoretycznie on obiecał, że odcinki będą co 7 dni, a tak naprawdę nie ma co 7 dni, nie? Bo dzisiaj teoretycznie powinien by wypuszczony być odcinek. Natomiast obstawiam, że to będzie na pewno, będziemy jeszcze 3 dni czekać na niego. I to jest bez sensu moim zdaniem, powinien Boom oczywiście w jakiś sposób, słuchajcie, zatrudnić ludzi. Tak jak Doom Studio, walą odcinki, kurka, jeszcze dodatkowe jakieś i jest super. A oni, no niestety, a Boom to ja nie wiem, chyba że go do wojska wezmą. No bo wiecie, to Rusek jest chyba. Więc tak naprawdę, no nie wiemy. Natomiast wydaje się, że nie wiem, ja tego nie rozumiem. On mógł sobie założyć studio z takimi zarobkami, to by bez problemu sobie, wiecie,
bez problemu sobie w jakiś tam sposób mógł opłacać tych ludzi. No on myślę, że tak 100 tysięcy jak nie więcej na miesiąc zarabia, więc dla niego to zatrudnić osobę przy takich zarobkach to jest, słuchajcie, nic złego. Więc ja tego totalnie nie kumam. Ale być może w jakiś sposób się to zmieni albo coś. Cóż to jest? Patrzcie, jak UFO toaleta dziwnie wygląda. Ty, a następny. Jesus Christ, co tu jest za tyle tych astrotoalet? Jeszcze z kutanami się dobrać. Także nie wiem, słuchajcie, no ciężko jest, jeżeli chodzi o to. Natomiast no będziemy sobie reagować na inne serie, bo jeszcze mamy przecież Inwazja, Dark Zone, mamy przecież Prezydentów. Może mi się uda inne serie tutaj też zacząć reagować. Byłoby na pewno super. Mamy przecież Dark Zone, mamy nowe ukryte sceny, dzisiaj też będzie, ale to na głównym kanale będziemy sobie reagować. No bo wiecie jak jest. Dzisiaj muszę iść jeszcze do fryzjera, także kurka, chciałem odpalić live, ale niestety może dopiero potem jak przyjdę. Zobaczymy. Dużo jest rzeczy, które chciałbym nagrywać, ale wiecie jak problem jest z tym. Problem goni problem. A i dostałem, słuchajcie, dostęp do nowego South Parka, ale to na moim kanale gamingowym. Będziemy sobie... Muszę zmienić tam ten kanał z reakcji gracza na gaming, Rod Gaming, może coś takiego. Tam będziemy sobie robić ten gameplaya. Albo reakcję gracza zostawić, no nie wiem, będę musiał tutaj z wami przedyskutować to. Ten kanał dopiero zaczynam, słuchajcie, ja tam supermarket symulatora zagrałem w Pulse, bardzo fajna gierka horrorowa. Taki trochę, wiecie, nie horror, gdzie was gonią potwory, tylko takie klaustrofobia, jak ze snów macie, że jesteście w pomieszczeniu jakimś, sieci pomieszczeń zamkniętych, bez szyb, drzwi i musicie uciec. Bardzo fajne. I po basenie gonimy. Także tak to mniej więcej wygląda. Ten tutaj, no to jest od Ultimax, ale on tu wziął chyba Spider-Rounda, te wszystkie kompilacje, nie?